Odnośnie dzisiejszego meczu, to pewnie ta pierwsza połowa ustawiła to spotkanie i może zabrakło trochę szczęścia, żeby strzelić tą bramkę kontaktową i gdzieś gonić ten wynik. Może na początku spotkania troszeczkę za bardzo się cofnęliśmy. Od 30 minuty już wyglądało to troszeczkę lepiej, stwarzaliśmy sytuację. Wydaje mi się, że bramka Starzyńskiego na 2-0 może nie tyle podłamała, co dała ten komfort Zagłębiu w drugiej połowie, że mogli stać i czekać na kontrę. Staraliśmy się zdobyć bramkę kontaktową i powalczyć, ale niestety skuteczność dzisiaj nie zawiodła. W ofensywie czego zabrakło? Dużo było akcji z waszej strony, ale jednak nic nie wpadło. Wydaje mi się, że ostatniego podania, które mogłoby już wyprowadzić zawodnika naprawdę na taką 100% sytuację. Może troszeczkę szczęścia, poprzeczka Patryka Miszaka, Gutek też był blisko strzelania bramki. Dużo pracy przed nami, wiemy co musimy poprawić i wierzę, że w kolejnym spotkaniu już uda nam się zgarnąć pełną pulę. Nie ukrywamy, że liczyliśmy tutaj na dużo więcej i tak jak powiedziałem, musimy w kolejnym spotkaniu gonić i zdobyć punkty.